Nie oszukujmy się, gry to poważna część naszego życia. Główne, najbardziej atrakcyjne hobby, pasja, dla niektórych i zarobek. Nic dziwnego więc, że świat wirtualny potrafi przenikać się z tym realnym. O takim stanie rzeczy mówiłem wam w wirtualnym déjà vu, gdzie przeanalizowałem wpływ gier na percepcję rzeczywistości. Dzisiaj chciałbym nie tyle omówić, co podzielić się z wami pewnymi spostrzeżeniami, głównie z własnego doświadczenia. Czym są według mnie więc tak zwane okoliczności klimatyzujące granie i jaką rolę odgrywają w procesie odbioru gier? Zapraszam po odpowiedź. Witam was bardzo serdecznie, kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga Moje Urojenia. Dzisiaj zajmiemy się, pogadamy sobie trochę, pogaworzymy znów o grach komputerowych i podzielę się z wami pewnym zjawiskiem, mechanizmem takim swoistym, odczuciem, które towarzyszy mi bardzo, bardzo często i mam wrażenie, że to, co zaraz powiem, również nie jest wam obce. Troszeczkę już cały zamysł, myślę, zaanonsował wstęp, ale żeby rozwinąć jego myśl, zastanówmy się. Gra, dany etap, grywalność, otoczka, uniwersum potrafią być klimatyczne. To oczywiście zależy od gry, jakości i tak dalej. Nie każda gra jest klimatyczna, ale o tym kiedyś mówiliśmy. Co jednak może dodatkowo atmosferę grania podkręcić? Otóż, kochani, okoliczności. Dokładnie tak, okoliczności. Rozmawialiśmy trochę na ten temat przy okazji rozważań nad naszym pokojem, stanowiskiem gamingowym, pokojem gracza, naszym prywatnym sanktuarium odbioru. Czyli co zrobić, by sobie przyklimacić stanowisko gamingowe. Zahaczyliśmy też troszeczkę o temat dzisiejszych rozważań w sytuacji, gdzie rozmawialiśmy sobie na temat, czy gry mogą inspirować. Absolutnie wszystko może być determinantem do korobionej klimatycznie zabawy w danej chwili lub przez dłuższy jej okres. Dzisiaj pobawię się z wami w pewne skojarzenia, a także przedstawię wam pewną propozycję, jak spotęgować sobie banie, by nasze gamingowe życie po prostu było przyjemniejsze, a gry w odbiorze bardziej urzekające, bardziej tajemnicze. Zaproponuję wam dzisiaj narzucenie pewnej otoczki, nie tylko na gry, ale także to, co nam o grach przypomina, co się z nimi wiąże. Ok, przygotowałem dla was kilka takich punkcików przedstawiających sytuacje trochę z życia wzięte. Jestem ciekaw, czy mieliście podobnie. I znów wspólna zabawa w ramach wymiany komentarzy. Przedstawcie swoje tego typu sytuacje. Mamy jesień. Idę przez park, który tulą ciepłe barwy słońca. Liście w kolorach rozmaitych, dmuchane wiatrem, latają między nogami. RPG-owy klimat leśny, myślę. Nic tylko udać się z łukiem na łowy. Po przyjściu do domu odpalam jakiegoś Neverwintera lub Gothica. Jestem w restauracji. Widzę butelkę wina okraszoną etykietą, zdobioną motywami, czcionką znaną z, chociażby z Obliviona. Wiadomo, z jaką grą udam się na randewu po posiłku. Za oknem pada deszcz, chmury krzywią ryja, grzmoty dziurawią niebo. Może wiadoma ścigałka, w której na Ibizie non-stop leje. Why not? Potem znów jakiś roleplay. W nich również nie zawsze jest sucho. Inny przykład. Udając się na wycieczkę, mijamy po drodze parki maszynowe, wysypiska, składy wraków samochodowych. W radiu przygrywa odpowiednia nuta. Tylko Fallout. Już niedługo. Zima. Siadam w ciepłym pokoiku, odpalam lampkę, w dłoni dzierżę ciepłą kawę. Coś adekwatnego, czy może mały kontraścik na odmianę? Musi być zawierucha w tle. Pada w Lost Planet. Potem w ramach pseudo-rozgrzania wspomnianego montażu przeciwieństwa pogodowego Dead Island. Saga Sapkowskiego za nami. Odpalamy wirtualną kontynuację przygód Geralda. Trudno o lepszy przykład. Kolejny seans z filmem 300. Zaliczony, Spartakusy ogarnięte. Może mała rundka w Titana, w Diablo. Późna noc, złowroga cisza, monitor jedynym źródłem światła, słuchawki. Klimat wręcz idealny pod jakiś konkretny survival horror lub wycieczkę po korytarzach w soczystym hack and slash. Gnoje terroryści znów dali o sobie znać, odpalamy tematyczną strzelankę. Czekacie na kolejny sezon Gry o Tron? Strasznie żałowałem, że drugi sezon Gry o Tron nie wyszedł, nie złożył się z premierą Skyrima. Klimatycznie, aranżacyjnie
byłoby, myślę, podobnie adekwatne. Jedno medium nakręcałoby drugie w iście pyszny sposób. Jak już nauczyciel zalazł nam skórę, tworzymy odpowiedniego bota w strzelance sieciowej i masakrujemy go. Udany dzień na przykład z paintballem, ASG, snowboardem, piłką w tle, przenosimy nasze emocje na wirtualny grunt, racząc nasze zmysły adekwatną grą. Czyli reasumując, to co Wam przed chwilą zaproponowałem, jest to pewien zbiór sytuacji, w których coś przypomina nam o grach, ale nie tylko, co najważniejsze, sprawia, że ten kontakt jest, powiedzmy, głębszy, ciekawszy, wychodzi troszeczkę poza ramy monitora, jeśli chodzi o komputer, poza ramy telewizora, jeśli chodzi o konsolę. Ja najbardziej odczuwam tego typu klimaty, fazy, zajawki w sytuacji oglądania filmów. I to nie ma znaczenia w tym momencie, czy najpierw gramy w grę, potem oglądamy film, czy najpierw oglądamy film, a potem gramy w grę. Czasem specjalnie oglądamy jakiś film pod grę, bądź specjalnie odpalam jakąś grę pod film. Czasem jest to całkowicie kwestia przypadkowa i właśnie w takich sytuacjach ona jest najbardziej zajebista. Ale żeby nie być gołosłownym. Na przykład II wojna światowa, jakikolwiek wojenny film historyczny. Aż się prosi, by sobie zagrać w strategię tego typu, albo w strzelankę Call of Duty, czy właśnie w Medal of Honor. Chodzi mi o te wcześniejsze odsłony adekwatne do linii fabularnej tych filmów. Jakiś hardkorowy film sensacyjny. Mocny, ciemny, mroczny, ciężki, fajny. Coś w tym stylu. Świeższe odsłony wymienionych przed chwilą przeze mnie serii. Film gangsterski. Z De Niro. Obojętnie. Masa była dobrych filmów gangsterskich. Tu jest tylko jedno słuszne, najlepsze skojarzenie. Oczywiście. Jakiś film fantastyczny. Gdzie jest fantastyczny. Nie musi być fantastyczny. Starczy, że jest na przykład historycznych, za czasów mieczy, tarcz i tak dalej, broni generalnie białej, starej, starożytnej. Skyrim, podobne RPG. Jakiś film science fiction, fantastyczny, coś się dzieje w kosmosie. Aż się prosi, by odpalić tą fantastyczną serię. Oczywiście przykłady jak najbardziej można by mnożyć. Nie musimy się tylko i wyłącznie zamykać w kwestii filmów. Tak samo odbiór z grą może nam klimacić odpowiednia muzyka, której oddajemy się na przykład w drodze do szkoły czy do pracy. Bardzo fajna książka, gdzie oddajemy się lekturze w momencie, gdy normalnie jesteśmy w trakcie jakiejś przygody z grą komputerową, gdzie znów ta tematyka w jakimś stopniu się nakłada. Ona nie musi w 100% dotyczyć. Ja mam tak często, że nawet jak film niekoniecznie na pierwszy rzut oka pasuje klimatem do jakiegoś, jakiś film, do jakiejś gry, bądź vice versa, to i tak udaje mi się znaleźć pewne szczegóły. No, tak jak wymieniłem też taki przykład. Jak wróciłem z kina po obejrzeniu filmu 300, to od razu odpaliłem Titan Questa i zrobiłem sobie Defendera, gościa z tarczą. O takim typie zależności klimacie robię. No, możecie wyjść z założenia, że to jest jakieś zboczenie, ciężka nerdoza, niepokojące uzależnienie. No, niewykluczone. No, jedno jest pewne, przyklimacić grę możemy, tak jak wcześniej wymieniłem, czy tak jak wcześniej nagrywałem, czy to było wirtualne déjà vu, czy gry inspirują, na wiele sposobów. Świat realny potrafi interesująco wpłynąć na odbiór gry. No i bardzo specyficznie podkręcić, myślę, że mi przyznacie tą atmosferę. Czasem okoliczności prowokujemy my, czasem zaskakują, pojawiając się same. Kolejny przykład, jak myślę, interesująca, można sobie wspólnie porozmawiać o grach. No, magia gier nigdy nie przestanie mnie pod tym kątem zaskakiwać. Potraktujcie dzisiejszy materiał jako pewną propozycję rozbudowy bani na konkretny tytuł, ale niekoniecznie. Nie namawiam tutaj tylko do kontaktu z grami. Jeśli kochacie jakąś grę, kochacie jakieś całe uniwersum, jakąś serię
czasy, w której ta gra jest osadzona, sięgnijcie po jakąś książkę w tym klimacie, obejrzyjcie jakiś film w tym klimacie, żeby po prostu raz rozbudować swoją banię, dwa rozbudować trochę swoją wiedzę, jeśli chodzi o tego typu segmenty, na przykład gra akcji, jakiś FPS, shooter wojenny bądź strategia, czy to jest RTS, czy turówka, nieważne, w klimacie II wojny światowej, to może chwyćcie za, nie wiem, Wołoszańskiego, jakąś beletrystykę, żeby dodatkowo rozbudować swoją wiedzę historyczną, a gwarantuję wam, że w ten sposób, to był jeden z miliarda przykładów, które przed chwilą podałem, zobaczycie, jak fajnie wam się będzie grało z tą świadomością, że mentalnie, poznawczo, empirycznie wyszliście troszeczkę poza świat, jaki proponują gry komputerowe. Dziękuję wam serdecznie, kochani. Było mi jak zwykle niezmiernie miło. Trzymajcie się. Tarcza!